Saga, to dla mnie to jest taka kontynuacja w nowych warunkach koronawirusa programu Praca dla więźniów, prawda? Coś, co zainicjował w Ministerstwie Sprawiedliwości pod patronatem pana ministra Zbigniewa Ziobro, pan Patryk Jaki, obecnie pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, odpowiada za służbę więzienną i cieszę się, że właśnie w tych nowych warunkach, gdzie no nie ma możliwości organizowania tej pracy dla więźniów, tak jak to było w zeszłym roku, ale że więźniowie się angażują właśnie pracując tym razem właśnie społecznie. To ważne jest też z punktu widzenia ich resocjalizacji. To, że oni pomagając czują się bardziej potrzebni dla społeczeństwa i mogą się przyczyniać do tego dobra, które wy państwo czynicie przez takie instytucje jak właśnie domy pomocy społecznej, gdzie osoby właśnie starsze z niepełnosprawnościami, niedołężne znajdują tę opiekę. Także jest wiele tego dobra, które się dzieje za waszym pośrednictwem, za pośrednictwem służby więziennej tutaj w Białej Podlaskiej, w całym województwie lubelskim, w całej Polsce i cieszę się, że możemy w tym uczestniczyć i bardzo dziękuję. W imieniu swoim tutaj też pani Ani, pani dyrektor Domu Pomocy w Kozuli bardzo chcielibyśmy podziękować Ministerstwu Sprawiedliwości za tak okazaną pomoc. Myślę, że też czas pandemii pokazał, że wiele instytucji może razem współpracować, może sobie pomagać. Jesteśmy wszyscy dla siebie otwarci i za to bardzo dziękuję jeszcze raz. Bardzo ważne i wydarzenie bardzo ważne. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich pracowników i mieszkańców mojego domu za taką wspaniałą darowiznę, ponieważ maseczki są używane na co dzień i na pewno ułatwią nam pracę w tych trudnych warunkach. Jak najbardziej jesteśmy ogromnie wdzięczni. Ja dziękuję w imieniu moich pracowników, moich mieszkańców. Tak jak tutaj koleżanka pani dyrektor Ania powiedziała, każda maseczka jest na wagę złota. Jesteśmy zabezpieczeni, jednak ze wszystkiego, jaki dar otrzymujemy, jesteśmy bardzo wdzięczni, dziękujemy i maseczki ogólnie w każdym stopniu wykorzystujemy.